Ciekawe. Oto i miejsce. Nawet nie wiem, które to jest miejsce, czy pierwsze, czy drugie. Nie wiem po co wziąłem ten strój. Wysłuchajmy taśmy. This is Caroline Saunders, Principal Geological Chemist for Bish National Gas Survey MD16001. Sample set 1 shows promising concentration of biogas in mostly limestone substratum of wetlands. No exact levels yet, but this site should exhibit more than enough extraction potential to meet survey goals. I'm going to leave a couple of interns here to handle the minutia, but it's a formality. I'll move on to the other sites now to make sure this isn't an aberration. Consider this my authorization signature on sample site 1. Dobra, to do następnego miejsca. To jeszcze nie jest to miejsce, ale znalazłem samolot. To jest dziwne. Ciekawe, czy mogę swoją broń naprawić, tę rębajłę. Ćwiartownicę. A i mogę. Cholera. Coś mi nie idzie ostatnio. Jakim cudem? Co jest? No. Na razie nic innego nie potrzebuję. Ale co tu się... O! Siekiery. Widać, walnęli nieźle. Ale nie udało im się obronić przed, do końca przed tubylcami. Ale to jedna sprawa, po drodze zdobyłem dość wystarczającą ilość owoców pangi, dzikich. No i dochodzimy już na miejsce ostatnich wykopków. Jeśli mogę to tak nazwać. No, miejsce badań. Właśnie fajnie mieć tę maskę Ghoula. Strasznie pomaga. Nafaszerowałem się Radixem, więc nie powinno być teraz takiego dużego problemu z promieniowaniem. Daleko. Na razie wykonamy jednak zadanie główne. Ponieważ jest niedaleko. Łopatę wziąłem dlatego, że można tutaj kopać w różnych miejscach. Sorry, ale tak się zastanawiam, że...
Trochę się obawiam. No chyba zrozumiałeś, że się obawiam. O kurwa. Nie żebyśmy sobie nie dali rady, ale walka z nimi to jest prawdziwe cholerstwo. Jakim cudem? Idź. Dlaczego bohater miał... A, bo ten to już koniec mapy jest, tak? Aha. Muszki owocówki. Drogowie numer jeden. Zrobi mi broń, no. Tam jest posiadłość. Na razie do niej nie idę. O, to będzie trudna sprawa. Dużo przeciwników. Nie w samej jaskini, lecz jak już wyjdziemy. Święte trzęsawisko, tak? A! Mają oczy. Wow. Nie to broń. Uciekaj. Tak. Jestem skłonny zużywać tą broń. Jak ja nie lubię nukaczy. To są błotniaki jakieś bagienne. Styl woli przestał działać. Nie będę taki okrutny. Woda zatruwa? Znaczy no. Raduje, że tak powiem. Zaraz. Tędy muszę iść. Jakoś to była zabiła droga, jeśli pamiętam. O, pach w tym bagnie. Tu nie ma. Łowca. Tych guli, więc nie musimy się martwić. Ale one mnie denerwują. Punkt w oko. Dlatego właśnie używam tej broni, ponieważ karabin laserowy mamy na wysokim poziomie. Nie ładuję, ponieważ z każdym ładowaniem się coraz bardziej broń psuje. A nie chcę za bardzo jej psuć. Dobre. Fajnie to musiało wyglądać z takiej normalnej perspektywy. Tak w normalnym tempie. Zdążyłem przeładować. Ale twarde skurczebyki, nie? A, to są króle! Królowie. Nadę się. O. Ktoś tutaj
łapek na ustawiał. Zara level. Przyda się. Już się zbiega cała rodzina. Ty się tak nie patrz, jak on się rozpala, tylko walcz. Chrysty panie. Jeszcze musi doglądać, jak on się rozpada. Z tą bronią nie za bardzo nam można zrobić krzywdę w tym pancerzu. To się chętnie właśnie powiększy. Nauki ścisłe też ważne. Handel mniej. A zamki mogę, teraz mogę otwierać trudne. Nie wiem, czy odkrywca mi się za bardzo... Nie opłaca mi się. Dobra, to ja coś wybiorę zaraz. O, może przyjaciele zwierząt... Nie, dwa się nie opłaca się. Zaraz wybiorę. Wiecie, to wezmę sobie intensywny trening. Wytrzymałość jakoś mało. Gdzie teraz? Oho. Mamy ten profit, że zadajemy więcej obrażeń, stojąc w miejscu. O, nie zauważyłem go wcześniej. Storo, że tak macham ekranem. Następni. Czy on chciał mnie jakoś zwabić do siebie, żebym zaczął go gonić? Może i mądre posunięcie, ale nie w moim przypadku. Oj, miałem nie ładować broni niby, bo to ją psuje. Jak tam z radioaktywnością? Bez przesady. Ile jeszcze? O, zdaje się, że skończyliśmy trasę. Mam nadzieję. Chyba ta. Zgadza się. Jaki wielki owoc panga. Zapiszmy. Nie wiadomo, co się stanie. O! Dmuchnęło nam w twarz, ale mamy maskę. Więc